Dziękuję, panie marszałku. Co do kwestii Fit for 55, to chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie akty przyjęte w tej sprawie, które nie weszły jeszcze w życie, nie zostały wdrożone, zostały przez polski rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To warto wyjaśnić. Natomiast z wnioskiem przeciwnym, ponieważ uważam, podobnie jak mój kolega, pan minister Paweł Jabłoński, że rolą premiera rządu jest w tej chwili wyjaśnienie, dlaczego wczoraj na Radzie do Spraw Unii Europejskiej, podkreślam, to jest Rada Unii Europejskiej, nie Rada Europejska, bo zdaje się, że pan minister Unii Europejskiej te dwa organy raczył pomylić z tej mównicy, a więc Rada Unii Europejskiej do Spraw Środowiska wczoraj podjęła za zgodą Polski decyzję o przekazaniu tej kwestii do Rady Europejskiej. Ta deklaracja odczytana z tej mównicy nie ma żadnego znaczenia prawnego. Ma takie samo znaczenie prawne jak tweet czy bajka na dobranoc. Tutaj chodziło o sprzeciw. I taki sprzeciw wcześniej w instrukcji dla naszego przedstawiciela zapisany. Moje pytanie, panie premierze, co zmieniło się w instrukcji nowego rządu, że taki sprzeciw nie został wyrażony? Dziękuję bardzo, panie pośle.